formuje się żądanie, żeby nie żadnego tam działacza radykalnego Stepana Banderę fetować, tylko Petlurę, ale kiedy my mamy fetować margrabiego Wielopolskiego, nie, to fetujemy Piłsudskiego. Próba oskarżania Bandery, tutaj odpowiedzialność za to, co stało się na Wołyniu, jest w moim przekonaniu no, niedopuszczalną manipulacją. Odpowiedzialność ponosiłbyś tylko i wyłącznie ty, nie dlatego, że wyznawaliśmy tą samą ideologię, ale dlatego, że podjąłeś taką, a nie inną decyzję. A przecież Ukraińcy też mogą powiedzieć, słuchajcie, dziękujemy wam za współpracę, za to, że przekazujecie nam tyle uzbrojenia, pomagacie nam i tak dalej. No ale kurczę, Józef Piłsudski był człowiekiem, który zlikwidował Zachodnio-Ukraińską Republikę Ludową, naszą państwowość. Przepraszam, od jakiej skali już się przeprosiny liczą? Z ust polityka od 100 tysięcy się liczą, a za, nie wiem, 15 tysięcy ofiar ukraińskich to już przeprosin być nie musi, bo to za mała jest skala w stosunku do Polski. Kto taką skalę ustalił, kto taką liczbę ustalił, ja nie znam. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Dzisiaj wydanie specjalne poświęcone wielkiej awanturze o Stepana Banderę. Zanim rozpoczniemy naszą rozmowę, to kciuki dla przyjaciół naszego kanału. Pierwszy dla Fundacji Zarys, która całymi ciężarówkami wysyła pomoc medyczną na Ukrainę, a drugi dla Biblioteki Internetowej Legimi, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy. I teraz bardzo ważna informacja. Akcja Czytamy dla Ukrainy przyniosła już zysk 50 tysięcy złotych i taka suma została przekazana przez Legimi do Zarysu, a więc niedługo, słuchajcie, ruszy dzięki wam kolejny tir, także ekstra. Trzeci kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety, i last but not least Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. Drodzy Państwo, dzisiaj po pierwsze, tak jak powiedziałem, będziemy rozmawiali o tym, co się dzieje wokół Bandery i upamiętnienia Bandery na Ukrainie, a po drugie, ja mam trochę takie poczucie, że wracamy do korzeni naszego kanału, bo temat, no, trochę polityczny, trochę geopolityczny, ale przede wszystkim historyczny, i jest z nami Arkadiusz Karbowiak, którego starzy widzowie kanału Historia Realna świetnie pamiętają. Czołem, Arku. Witam serdecznie. Słuchaj, powiedz, tęskniłeś się trochę za historią realną? Bezwzględnie. Czekałem codziennie, aż do mnie zadzwonisz w tej materii. Doczekałem się. No tak, zdradzę Państwu, że wczoraj trochę żeśmy sobie wieczorem porozmawiali przez telefon o Banderze, trochę żeśmy się pokłócili o Banderę. Nie, dyskutowaliśmy i mieliśmy inne punkty widzenia. Tak jest, tak powiedzmy. Pięknie się różniliśmy, więc myślę, że dzisiejszy program będzie dla Państwa bardzo ciekawy. Trochę podyskutujemy, ale przede wszystkim powiemy o Banderze. Ja tylko szybko Państwu zdradzę, że Arek Karbowiak pracuje nad książką o wyklętych, a konkretnie najbardziej takich, powiedziałbym, wzbudzających emocje i kontrowersje postaciach z tego, z podziemia antykomunistycznego. Szuka wydawcy, dodam, jeżeli któryś ogląda nas teraz, to zachęcam do kontaktu. Przechodzimy do rozmowy o Stepanie Banderze, UPA, stosunkach polsko-ukraińskich, ale jeszcze najważniejszy kciuk dla widzów Historii Realnej. Bardzo wam dziękuję za wspieranie nas, za wspieranie kanału, oglądanie oczywiście Historii Realnej, wspierać nas można na Patronite i na YouTubie i dzięki wam działamy. Nasza księgarnia internetowa to historiarealna.pl, kubki, koszulki Red is Bad i moje książki, między innymi Ukraińcy, i tak pomyślałem sobie, że to jest trochę w kręgu tych spraw będziemy dzisiaj się poruszać i więcej o Banderze, o UPA, o organizacji ukraińskich nacjonalistów w mojej książce Państwo znajdziecie. To ja proponuję następujący dzisiaj porządek dyskusji. Zanim porozmawiamy o samym upamiętnieniu Bandery z okazji 114. jego rocznicy, jego urodzin, plus całej awantury polsko-ukraińskiej o to, może przedstawimy naszym widzom sylwetkę przywódcy ukraińskich nacjonalistów. Zacznijmy może od początku. Skąd ten Bandera w ogóle się wziął? Kiedy on się urodził? Urodził się 1 stycznia 1909 roku w Uchrynowie. To jest rejon kałuski, niedaleko
dzisiejszego Iwano-Frankiska, wtedy Stanisławowa, urodził się w państwie wówczas istniejącym, czyli monarchii austro-węgierskiej, w rodzinie księdza grekokatolickiego Andrija Bandery, który zresztą został później w lipcu 1941 roku zamordowany przez sowieckie NKWD, a więc już w czasie trwania II wojny światowej. Mama dość szybko Banderze zmarła, miał zaledwie kilkanaście lat. Do szkoły początkowo nie uczęszczał, bo wybuch I wojny światowej, on miał wówczas zaledwie 5 lat, spowodował, że brakowało nauczycieli. I tą edukację rozpoczął nieco później, już w gimnazjum w Stryju, po zakończeniu I wojny światowej. Jego ojciec, poza tym, że był księdzem grekokatolickim, był jednocześnie działaczem politycznym utworzonej w roku 1918 Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej, a więc tej struktury państwowej, którą od owego 1918 roku wojnę toczyła II Rzeczpospolita. No właśnie, to wyjaśnijmy krótko. Po upadku monarchii austro-węgierskiej, Bandera jest wtedy młodym chłopakiem, powstaje ten ZURL, czyli Zachodnio-Ukraińska Republika Ludowa we Lwowie. Polacy pretendują do tego samego miasta, do tego samego terytorium. Dochodzi do wojny w roku 18 i w 19 Polacy wygrywają i Galicja Wschodnia zostaje włączona do Polski po jakimś czasie, bo to też był pewien proces. Jak rozumiem, Bandera, nie zmieniając miejsca zamieszkania, z poddanego Austro-Węgier robi się obywatelem II Rzeczypospolitej. Dokładnie tak, dokładnie tak. Rozpoczyna naukę w gimnazjum w Stryju i kończy ją w roku 1927 i wówczas próbuje dostać się na studia. Chce studiować w Czechosłowacji, to była wtedy dość częsta praktyka u osób pochodzenia ukraińskiego, że wyjeżdżały po prostu do najbliżej położonej Czechosłowacji, której władze zresztą przez pewien okres czasu dość intensywnie wspierały emigrację ukraińską i działające w Polsce podziemie spod znaku ukraińskiej organizacji wojskowej. Bandera wstępuje, UWO, tak. Bandera wstępuje do UWO w tymże 27 roku. Jest oprócz tego członkiem Płasta, a więc ukraińskiego harcerstwa, śpiewa w chórze, gra na gitarze, jest członkiem Łuchu, czyli takiego towarzystwa gimnastycznego z inklinacjami pożarniczymi również. Jest członkiem Sokiła, czyli takiego odpowiednika naszego Sokoła, więc takiego towarzystwa też krzewienia kultury, powiedzmy sobie, sportowej. Czyli Bandera rwie się do działania, ale bardzo ważna sprawa, bo wydaje mi się, że kluczowa sprawa jest to, że on wstępuje do tej ukraińskiej organizacji wojskowej. I teraz, jak byś mógł nazwać tę organizację, bo ta organizacja zasłynęła atakiem w 21 roku, zamachem na Piłsudskiego. To jest organizacja jaka? Terrorystyczna? Podziemna? Tak, to jest organizacja i podziemna, i terrorystyczna, stworzona pod koniec 1920 roku. I na jej czele stoi były oficer Korpusu Strzelców Siczowych, czy Legionu Strzelców Siczowych, pułkownik Jechwen Konowalec. Członkowie UWO podejmują działania zmierzające do stworzenia niepodległego państwa ukraińskiego i ponieważ głównie tę swoją działalność skupiają na terenach Galicji Wschodniej, przynajmniej w tym początkowym okresie, później te OUN już te działania nieco bardziej rozszerzyła również na Wołyń, to też dla nich głównym wrogiem tej państwowości ukraińskiej jest struktura państwowa, która objęła swym władaniem obszar Galicji Wschodniej.
gdzie ta świadomość narodowa ukraińska jest największa, gdzie trudno sobie wyobrazić stworzenie państwa ukraińskiego bez Galicji Wschodniej. Stąd też działania, które podejmuje UWO, są skierowane głównie przeciwko państwu polskiemu, jako głównemu przeciwnikowi ukraińskiej niepodległości, rozumianej jako Ukraina, która ma w swym władaniu właśnie obszar wschodniej Galicji, a także Wołynia. No dobrze, tylko powiedz teraz widzom historii realnej, no bo ja wspomniałem o tym zamachu na Piłsudskiego, tam gość nazywał się Smok, miał taką ksywę, ten bojowiec. Stefan Fedak. Tak, Fedak. On strzela do Piłsudskiego, jak ten jedzie otwartym samochodem, chybia, trafia wojewodę. Natomiast jakie jeszcze formy aktywności ta UWO prowadziła w latach 20? No ponieważ to byli wojskowi, to oni głównie początkowo skupiali się na działalności takiej zbrojnej, dywersyjnej, terrorystycznej. Poza zamachami no dokonywano różnego rodzaju aktów sabotażu, prowadzono działalność o charakterze propagandowym, ale początkowo ten obszar tej aktywności dotyczył właśnie tych wspomnianych przeze mnie aspektów. Dopiero po 29 roku, a więc kiedy już powstała Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów, ta aktywność uległa daleko idącemu rozszerzeniu. Ale OUN to jest to samo co UWO, w tym sensie, że to się przeobraziło, czy wchłonęło nawzajem? Tak. Początkowo były dwie struktury odrębne, a one w 1933 roku zlały się decyzją prowydu OUN w jedną strukturę pod nazwą Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów, a członkowie UWO jak gdyby weszli w skład właśnie owej OUN. No dobrze, a co Bandera w tym OUN-ie i w tym UOW robił? On był, UWO, przepraszam, on był bojowcem, czy raczej tam był od kierowania i myślenia? Głównie zajmował się działalnością o charakterze propagandowym. On w 28 roku został aresztowany wraz ze swoim ojcem, zresztą przez polską policję, za kolportaż odezw UWO. I to był jak gdyby pierwszy przypadek, kiedy został aresztowany. Tych zdarzeń dotyczących właśnie tych krótkotrwałych, czasami kilkumiesięcznych zatrzymań, jego było kilka. Wtedy został akurat zatrzymany właśnie z ojcem. Zatrzymano go przy przechodzeniu granicy polsko-czechosłowackiej. Został zresztą ukarany wówczas także grzywną. W strukturach OUN zajmował się kolportażem wydawnictw, odpowiedzialny był za propagandę i taką też funkcję pełnił do momentu wybrania go szefem KE OUN. Kontaktował się także z zagranicą, był odpowiedzialny za te kontakty z zagranicą. No i to była jak gdyby ta główna forma działalności, która w owym czasie dotyczyła Stepana Bandery. On był wówczas studentem Politechniki Lwowskiej, pierw studiował we Lwowie, potem w Dublanach, bo tam był oddział ten rolniczo-leśny, którego był właśnie studentem. Uzyskał absolutorium, ale niestety nie obronił pracy dyplomowej z uwagi na zaangażowanie w działalność w strukturach OUN. Tak, zajął się polityką. Natomiast to jest interesujące, bo wydaje mi się, że warto też widzom zarysować krótko, tak w jednym zdaniu dosłownie, problem jaki tam był, to znaczy po klęsce Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej i po tym, kiedy się polskie granice ustaliły, no to Galicja Wschodnia i Wołyń znalazły się w Polsce i tam mieszkało po prostu 4-5 milionów Ukraińców, którzy byli z tego powodu niezadowoleni, sfrustrowani, chcieli walczyć o własne państwo i OUN no jakby dawał im taką możliwość. Ale problem polega na tym, i tutaj pierwszy taka główna moim zdaniem kontrowersja, jaka występuje z Banderą i latami 30, to jest postępująca radykalizacja tego OUN-u w stronę
no, faszyzmu de facto, ale przede wszystkim te akcje terrorystyczne robią się naprawdę bardzo drastyczne. Dwa takie głośne zabójstwa to oczywiście 31 rok i zabicie Tadeusza Hołówki i drugie w 34 zamordowanie Pierackiego już w Warszawie. Gdybyś mógł nam powiedzieć trochę o tym drugim zabójstwie szczególnie, to jest minister spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej. Jaką Bandera odegrał rolę w tym zamachu terrorystycznym? On w 1933 roku objął szefostwo Krajowej Egzekutywy OUN, a więc był no, przywódcą struktur OUN-owskich na terytorium II Rzeczpospolitej. Oprócz tego był oczywiście prowyt, na którego czele stał Jehwen Konowalec, ale on znajdował się za granicą, a więc poza obszarem II RP. Bandera nie był organizatorem zamachu na Tadeusza Hołówkę, bo wówczas nie pełnił funkcji ani tej, której na którą został nominowany w roku 1933, ale też nie działał w referacie bojowym. Natomiast w przeciwieństwie do Romana Szuchewicza, późniejszego dowódcy ukraińskiej powstańczej armii, natomiast w roku 1934 był rzeczywiście jednym z inspiratorów i organizatorów zamachu na pułkownika Bronisława Pierackiego. Pułkownik Pieracki był no, znanym oficerem, tak zwanym pułkownikiem sanacyjnym, był wiceministrem MSW, wicepremierem i wreszcie ministrem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Ukraińcy postrzegali go jako człowieka odpowiedzialnego za tak zwaną pacyfikację Galicji Wschodniej, która miała miejsce w roku 1930. Ta pacyfikacja była reakcją na intensywną działalność sabotażowo-dywersyjną organizacji ukraińskich nacjonalistów i władze polskie wówczas podjęły działania no, zmierzające do wysłania tam jednostek wojskowych z celem uspokojenia sytuacji. Oczywiście wojsko podejmowało tam rozliczne represje wobec różnych struktur ukraińskich, wobec ukraińskich cywilów, no i wobec działaczy podejrzewanych o udział czy przynależność do organizacji ukraińskich nacjonalistów. I jakby w odwecie za tamte działania on postanowiła dokonać zamachu na pułkownika Pierackiego. A powiedz ja tutaj, w dwóch słowach, jak ten zamach się odbył, bo to było dosyć, dosyć ciekawe. No, on był o tyle prosty i łatwy, że pułkownik nie zawsze jeździł ze swoją ochroną. No, był kawalerem, w związku z tym wiadomo było, że spotyka się pewnie w kwestiach intymnych z różnymi kobietami i nie zawsze życzył sobie, żeby ta ochrona z nim w te miejsca się udawała. Wtedy udał się do Foksal i tam na tej ulicy Foksal został zastrzelony przez Chrichoria Maciejkę Gontę, członka OUN, bezpośredniego wykonawcę tego zamachu. Maciejkę nadzorował późniejszy jeden z liderów UHWR-u, bliski współpracownik przez pewien okres czasu Stepana Bandery, Mykoła Łebet. W każdym razie pułkownika tam zastrzelono. Maciejko uciekł. Dodajmy, Argentyny. O, do Argentyny, tak. Ale to ciekawe, bo Maciejko podszedł do niego od tyłu, strzelił mu w głowę z bardzo bliskiej odległości, a potem był taki niesamowity pościg ulicami, Warszawy. Tak. Się rzucili za policjanci, jakieś kolejne strzelaniny, to było naprawdę jak trochę, wiesz, w filmie sensacyjnym, nie? Ale wróćmy, wiesz co, do Bandery, bo nie chciałbym, żeby nasza rozmowa zamieniła się w historię stosunków polsko-ukraińskich w dwudziestoleciu międzywojennym. No to jest ten Bandera,
I jak rozumiem, po zabójstwie Pierackiego, który jest szokiem absolutnie dla elit Rzeczypospolitej, oni dobierają się do przywództwa ukraińskich nacjonalistów. Bandera razem z innymi przedstawicielami wierchuszki tej organizacji zostaje aresztowany. Jakie konsekwencje wobec niego wyciągnięto? Tak, aresztowano go w czerwcu 1934 roku, no i rozpoczęło się postępowanie śledcze, no mające na celu ustalenie zakresu winy jego i wielu innych jego współpracowników. Puenta w postaci rozpoczęcia procesu przed Sądem Warszawskim zakończyła się wyrokiem śmierci wydanym w stosunku do Bandery i jeszcze dwóch jego innych współpracowników, ale w wyniku amnestii w roku 1936 ta kara śmierci została zamieniona na karę dożywotniego pozbawienia wolności. A przepraszam, ale dopytam cię tylko, wiesz co, jest taka plota albo taka pogłoska, że podobno jacyś starzy bojowcy PPS-u się wstawili za Banderą, żeby go nie został stracony, bo powiedzieli, że on w zasadzie te zamachy bardzo im przypominają zamachy organizacji bojowej PPS kilkadziesiąt lat wcześniej przeciwko carskim urzędnikom też na terenie Warszawy. Czy to jest rodzaj takiej, wiesz, miejskiej plotki, pogłoski historycznej, czy są jakieś twarde dokumenty, które potwierdzają tą wersję? Znaczy, słyszałem, że były takie wystąpienia, które wskazywały na to, że właśnie niektórzy działacze PPS-u, nie chcąc, aby został on skazany za działalność na rzecz niepodległego państwa ukraińskiego na karę śmierci, przypominali fakt, iż organizacja bojowa PPS w okresie lat od 1904 roku w górę dokonywała podobnych aktów terroru. To jest bardzo ciekawe w kontekście także dyskusji też, i dobrze, że o tym wspomniałeś, o Stepanie Banderze, bo bardzo często w Polsce, prowadząc różne rozmowy, kiedy formułuje się oceny krytyczne za jego udział w zamachu na pułkownika Pierackiego, osoby, które negatywnie oceniają ten jego udział w tym zamachu i przez to potępiają go, wskazując na ten jego jakiś tam morderczy instynkt, jednocześnie fetują członków organizacji bojowej PPS, którzy dokonywali przecież takich samych zamachów na carskich urzędników, carskich przedstawicieli władz, właśnie w latach 1904, 5, 6, 7. I to jest właśnie taki, w moim przekonaniu, ciekawy brak obiektywizmu, czyli jeśli polscy zamachowcy, polscy terroryści, szczególnie mówię brak obiektywizmu z punktu widzenia historyka, bo politycy oczywiście nigdy obiektywni nie byli i nie będą, to jest jasne, ale historyk w moim przekonaniu no pewien rodzaj obiektywizmu jak najbardziej musi zachować. Jeśli dokonujemy pozytywnych ocen w stosunku do działalności terrorystycznej członków organizacji bojowej PPS, no to jednocześnie, a trzeba pamiętać o tym, że przecież wielu naszych przywódców z okresu II Rzeczypospolitej brało udział w tych zamachach, czy Tomasz Arciszewski, czy Prystor, czy Sosnkowski, prawda, czy Piłsudski pod Bezdanami, no to jednocześnie dziwi fakt, iż zamachy organizowane przez organizację bojową PPS uważane są za rzecz oczywistą i normalną, jeśli chodzi o walkę o niepodległy byt państwa polskiego. Zamachy dokonywane przez organizację UWO, czy też organizację ukraińskich nacjonalistów, bo skierowane przeciwko Polakom, już są uważane za niezwykle zbrodnicze i godne potępienia. No myślę, że historycy jednak powinni tutaj zachować pewien obiektywizm w tych ocenach, chyba że ktoś tak jak ja generalnie dystansuje się od tego rodzaju działalności, uznając raczej politykę ugodową za jak najbardziej właściwą. Ale jeśli ktoś uważa,
że warto jest uznać wartość działalności organizacji bojowej PPS-u, no to rozumiem, że rozumie także działalność podobną, którą prowadziły struktury UWO i OUN na terenie Polski. Dobrze, to teraz wyprowadźmy pierwszy wątek polemiczny. To znaczy, ja się zgadzam z tobą, że to jest oczywiście element mentalności Kalego, tak? To znaczy, no jak my coś robimy w imię niepodległości Polski, no to jest cacy, jak ktoś przeciwko nam to samo, no to jest B. I tu jest po prostu to, co trzeba wprowadzić. I jeszcze raz podkreślam, no jakby cały dramat stosunków polsko-ukraińskich polegał na tym, że obie strony pretendowały do tego samego terytorium. I to, co dla Polaków było po prostu świętem, odzyskaniem niepodległości, stworzeniem drugiej RP, to po prostu dla Ukraińców było klęską i okupacją. Oni nas traktowali jak okupanta. Natomiast, i też zgadzam się jeszcze z jedną rzeczą, no że pewne analogie są. Słynny atak na pocztę w Grudku Jagiellońskim dokonany przez OUN, kiedy oni tam po prostu obrabowali, wiesz, pocztę, nie? Z pieniędzy. No i Polacy mówili, że to po prostu zwykli bandyci, a Piłsudski pod Bezdanami obrabował z pieniędzy rosyjski pociąg. Ale, uwaga, polemicznie. Wiesz co, jest różnica zasadnicza między organizacją bojową PPS i w ogóle PPS-em, a OUN, to znaczy no ideowa. Ideowa, tak, to znaczy no Bandera, i to zasygnalizowaliśmy w naszej rozmowie, w latach 30. to już jest organizacja faszystowska. Te wszystkie dekalogi, wiesz, te wszystkie rymowanki o zabijaniu psów, Polaków, lachów, Żydów i tak dalej, zabójstwa bardzo paskudne też tych wszystkich ugodowych Ukraińców, prawda, tych z UNDO, którzy opowiadali się za jakimś kompromisem. Hołówko, proszę bardzo, taki przykład. Hołówko był największym przyjacielem Ukraińców, poseł Tadeusz Hołówko, w całym polskim obozie, wiesz, sanacyjnym, a weszło dwóch facetów i w truskawców pakowali w niego kilka kul, jak on leżał w łóżku i czytał książkę w sanatorium. Więc wiesz, wydaje mi się, że to jest zasadnicza różnica, to znaczy no, ten jakby ideowy obraz tego ONU, to byli po prostu, zgodzisz się ze mną czy nie, no to już w latach 30. to jest organizacja faszystowska, nie? Stosująca taki totalny terror. To znaczy zgodzę się z tym, że rzeczywiście podstawy ideowe organizacji bojowej PPS-u były zupełnie inne, niepodległościowo-lewicowe, związane z ruchem socjalistycznym. No, inne były też podstawy ideowe OUN, która to organizacja no, od momentu powstania w 1929 roku z takiego narodowego radykalizmu, z którego się nigdy nie wyzwoliła, no, lewitowała w kierunku rzeczywiście faszystowskim czy faszyzującym. Ale moim przekonaniem jednak UWO istniejące od 1920 roku, która nie miała, rzecz jasna, takiego charakteru, bo tworzyli tą strukturę wojskową z ukraińskiego Legionu Strzelców Siczowych. Prowadziła taką samą działalność, jak OUN od momentu swojego powstania, czyli od roku 29. Bo jeśli mówisz o tych politykach ugodowych, no to już w 1922 roku przy okazji wyborów do parlamentu polskiego obiektami ataków ze strony UWO stali się ukraińscy ugodowcy. Twardochleb na przykład, i działacz ukraiński został właśnie w owym czasie przez UWO zastrzelony. I to w czasie, kiedy przecież żadnych inklinacji faszystowskich czy faszyzujących ta organizacja nie przejawiała. Ci oficerowie mieli takie poglądy, powiedzmy sobie, wówczas centrowe, nawet można powiedzieć, że lewicujące. Czekaj, ale ty sugerujesz, że oni uważali tych Ukraińców, którzy chcieli się z nami dogadać, których my stawiamy dzisiaj na piedestale, jako kolaborantów polskich? No oczywiście. No, jak tworzysz organizację podziemną i walczysz o niepodległość swojego kraju, to dla ciebie punktem odniesienia jest wywalczenie owej niepodległości. I chcesz, prowadząc tą walkę, aby stworzyć takie swego rodzaju państwo podziemne,
nielegalne struktury. Legalne struktury z punktu widzenia tych, którzy walczą, są jak najbardziej szkodliwe. One jak gdyby powodują, że w tej walce o rząd dusz społeczeństwa ukraińskiego ludzie, którzy formują ideę ugodową, są zdrajcami sprawy ukraińskiej, bo sugerują społeczeństwu ukraińskiemu, że jakaś forma ugody, dogadania się z rządem polskim jest tym właściwym punktem odniesienia. A ty, prowadząc działalność podziemną, chcesz, aby tym punktem odniesienia była po pierwsze niepodległa, samostyjna Ukraina, a po drugie, żeby wszystkie instytucje ukraińskie mogły działać w oparciu o ukraińskie interesy narodowe. A żeby tak mogło być, bez żadnego kontaktu, bez żadnej ugody z strukturami państwa polskiego, te instytucje muszą działać w podziemiu. I dlatego UWO była zainteresowana przeniesieniem jak gdyby tego życia ukraińskiego w przestrzeń de facto nielegalną. I to, że w Polsce oczywiście formuje się pogląd, że Ukraińcy powinni się odwoływać do tych wszystkich polityków, którzy formułowali koncepcję ugodową, zresztą nie było ich zbyt wielu, bo UNDO, trzeba pamiętać, znajdowała się przez długi okres czasu w totalnej opozycji do państwa polskiego. Ona dopiero w połowie lat 30. podpisano tą umowę normalizacyjną z rządem Kościołkowskiego, ale tak naprawdę chodziło właśnie o to, aby ta działalność, którą prowadziła ukraińska OUN, właśnie zeszła na poziom podziemny. Okej, ja rozumiem to. Ja rozumiem, że zawsze ugodowcy są wrogami radykałów, prawda? Ale chcę ci powiedzieć, że ja jestem tutaj nietypowy, mam bardzo poglądy. To znaczy ja zawsze uważam, że lepiej się dogadywać, lepiej iść na kompromisy i lepiej budować państwo, nie strzelając do ludzi na ulicach, tylko próbując pracę u podstaw po prostu. Bliskim jest ta myśl Stańczyków i bliżej mi jest do UNDO. Potępiam OUN, ale jestem konsekwentny. To znaczy też na przykładzie lat 60. XIX wieku bliżej mi do Wielopolskiego niż do Stronnictwa Czerwonych Polskich, którzy dźgali ludzi nożami, zrzucali bomby i wywołali w końcu powstanie styczniowe, które skończyło się po prostu tragedią. Nie? Więc tu ja mam taki sam, Piotr, pogląd w tej materii i to jest ciekawe, że w Polsce bardzo często ludzie, którzy uważają za bohaterów polskich, tych polityków polskich, którzy prowadzili taką radykalną działalność w organizacji bojowej PPS-u, czy też byli zwolennikami powstania styczniowego, to w przypadku Ukraińców sugerują, żeby Ukraińcy odwrócili się od tych bohaterów, których tu w Polsce ci ludzie fetują, na rzecz bohaterów ugodowych, ale oni sami, żadnego margrabiego wielopolskiego, którego ja osobiście cenię, czy też ludzi związanych ze stronnictwem polityki realnej na początku XX wieku, czy też nawet z tą działalnością, którą kolaborancką, która prowadziła Endecja od 1905 roku, oni się nie utożsamiają, ale w przypadku ukraińskim uważają, że Ukraińcy do tych ludzi powinni się odwoływać. Myślę, stąd że uważam, że jest ten dysonans taki na przykład z Petlurą, tak? Że mówią, po co Ukraińcy odwołują się do Bandery, który prowadził działalność, powiedzmy sobie, terrorystyczną, jak był znakomity Petlura. No ale Petlura w porozumieniu z władzami polskimi zgodził się na oddanie ukraińskich ziem, a więc Wołynia i Galicji Wschodniej. Oczywiście ukraińskich z punktu widzenia ukraińskiego, tak? No więc, czyli tu formułuje się, że żądanie, żeby nie żadnego tam działacza radykalnego Stepana Banderę fetować, tylko Petlurę, ale kiedy my mamy fetować margrabiego wielopolskiego, nie, to fetujemy Piłsudskiego, uważając, że to jest właściwa forma działalności. No to jest to jakaś schizofrenia. Tak, no to jest cenna szpilka, ciekawa szpilka, którą wbiłeś naszym romantykom i ich niekonsekwencji. Co do Petlury, no to rzeczywiście, drodzy Państwo, kiedy Petlura podpisał w 20 roku w kwietniu umowę z Piłsudskim, no to oddał mu
Galicję i Wołyń i rzeczywiście no, z perspektywy tych ukraińskich niepodległościowców, maksymalistów, no to był kolaborantem Lachów, zdrajcą, który oddał kawał własnego terytorium. Dla nas to jest bohater, ale już wielu Ukraińców to traktuje zupełnie inaczej, tak jakby, nie wiem, ktoś dogadał się z Niemcami i oddał im Wielkopolskę, Śląsk i Pomorze, nie? No, czy byłby dzisiaj bohaterem? To jest... No obawiam się, że nie byłby dzisiaj bohaterem. Pytanie retoryczne, no właśnie, a Niemcy by mówili, weźcie sobie go na sztandary zamiast jakiegoś tam innego swojego bohatera. Dobra, myślę, że tu obgadaliśmy działalność terrorystyczną OUN podczas II wojny światowej. Rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób to doszło do tej wielkiej radykalizacji w latach 30., a teraz otwórzmy ten najbardziej wywołujący kontrowersje i spory polsko-ukraińskie okres w życiu Bandery, czyli II wojna światowa oczywiście. No bo o ile to, tak jak Państwo zobaczyli, jest kwestią pewnej dyskusji, no to tutaj już sytuacja jest bardzo poważna, bo mieliśmy do czynienia z ludobójstwem naszych rodaków, Polaków na terenie Galicji Wschodniej i Wołynia. 100 tysięcy ludzi zostało, nawet tak to są szacunki, zgładzone, słuchajcie, przez UPA, zbrojne ramię OUN. I zacznijmy może tylko krótko, zanim przejdziemy do samego Wołynia, to żeby tutaj nie było dziury w naszej narracji, to powiedz, Arku, wybucha II wojna światowa 1 września 1939 roku, no i ten Bandera siedzi w polskim więzieniu, gdzie odsiaduje dożywocie. I w jakich okolicznościach, co się dzieje, że on nagle znajduje się na wolności? No ma miejsce, wiadomo, atak, jeszcze w czasie, taki wtrend zrobię, jeszcze w czasie jego pobytu w tych więzieniach, przebywał i w Świętokrzyżu, i we Wronkach, potem w Brześciu, już na sam koniec. Pojawił się koncept odbicia go w ogóle z więzienia, no ale ówczesny prowodnik KE OUN, Lew Rebet, nie zgodził się na to, żeby ta akcja doszła do skutku. Bano się po prostu tego, że Polacy na przykład dowiedzą się o samej koncepcie odbicia, pozwolą na to, że Bandera zginie w trakcie na przykład ucieczki. I tak jak mówię, akcja nie została ostatecznie przeprowadzona, no ale 1 września 1939 roku wybuchła wojna wówczas polsko-niemiecka, no i on został z Brześcia zwolniony. 13, jedne tam źródła mówią, że 10 września, inne, że 13, ale w każdym razie znalazł się na wolności. Pojawił się jeszcze na obszarach Galicji okupowanych przez władze sowieckie, przeprowadził tam szereg rozmów, tworząc jak gdyby podstawy do działalności konspiracyjnych struktur OUN i następnie przeszedł granicę pomiędzy Związkiem Sowieckim a już wówczas Rzeszą Niemiecką. I znalazł się na terytorium GG, czyli Generalnego Gubernatorstwa. Trzeba pamiętać... Przepraszam bardzo, tylko wiesz co, jeszcze wspomnij o tym, jakie jest tło tych wydarzeń, to już może ja tylko powiem krótko, no że w trakcie kampanii 1939 roku na tych ziemiach południowo-wschodnich, gdzie Ukraińcy mieszkają, dochodzi do szeregu wystąpień antypolskich właśnie ukraińskich nacjonalistów, zrywanie godła Orła Białego z urzędów, atakowanie pojedynczych żołnierzy. To Smarzowski nieźle pokazał w swoim filmie. Zabójstwa, jakieś mini takie powstania w Stryju właśnie między innymi chyba, więc oni się uaktywnili w momencie upadku państwa polskiego. Arku, powiedz, jakby, żeby te najważniejsze rzeczy wyłuskać z jego biografii, mi się wydaje, że ciekawe jest to, że o ile Polacy podczas II wojny światowej no jakby opowiadają się po stronie mocarstw zachodnich, Anglików i Francuzów, co w 1941 roku doprowadza ich do sojuszu ze Związkiem Sowieckim, Pakt Sikorski-Majski, no to Bandera i reszta czołówki OUN wybiera inaczej. Oni stawiają na Trzecią Rzeszę. I teraz powiedz mi, czy to wynika ze bliskości ideologicznej, czyli to, że oni czują miętę do Hitlera i do narodowego socjalizmu, bo to są nasi pobratymcy ideowi, czy też z kwestii geopolitycznych, a może jest to jakieś, wiesz, połączenie tych dwóch czynników? No w moim przekonaniu wynikało to z przyczyn zdecydowanie geopolitycznych. Struktury niepodległościowe, a takimi były struktury organizacji ukraińskich nacjonalistów,
jeżeli dążą do niepodległości i utworzenia własnej państwowości, muszą grać na państwa, które prowadzą działania zmierzające do rozbicia aktualnego układu sił. Ten aktualny porządek geopolityczny został ustanowiony w Wersalu. Jego strażnikami były państwa Antanty, państwa zachodnie, beneficjentami jego była Druga Rzeczpospolita. Ale dzięki temu porządkowi nie było samostyjnej Ukrainy. Ponieważ pojawił się czynnik niemiecki, który nie zmierzał, tak jak Republika Weimarska, do porozumienia z mocarstwami zachodnimi celem odzyskania granic, tylko do zmiany w ogóle architektury geopolitycznej w Europie, i to był moment przejęcia władzy w Niemczech przez narodowych socjalistów kanclerza Adolfa Hitlera, to też Ukraińcy, oczywiście wtedy, kiedy to było możliwe, rozpoczęli intensywną współpracę z władzami III Rzeszy. W latach 34-39 możliwe to nie było, bo Polska współpracowała wówczas i miała takie dość dobre relacje z państwem niemieckim. Natomiast odrzucenie przez Polaków propozycji złożonych w październiku 1938 roku przez ministra Ribbentropa, a tym samym przez kanclerza Adolfa Hitlera, spowodowało rzecz jasna daleko idące zmiany. Zmiany w polskiej polityce, ale także w polityce niemieckiej, a więc oba państwa stały się de facto państwami wrogimi i wówczas był możliwy powrót do tej koncepcji współpracy ukraińskich niepodległościowców z państwem niemieckim. No i stąd też w roku 1939 takim drobnym epizodem był udział Legionu Suszki w inwazji na Drugą Rzeczpospolitą. Po stronie niemieckiej ten Legion wkroczył od strony Słowacji, nie brał udziału w walkach, ale początkowo planowane było, bo nie wiadomo było, czy Związek Sowiecki ostatecznie wypełni postulaty z porozumienia Ribbentrop-Mołotow, czy nie. I Niemcy przygotowywali taki alternatywny scenariusz, że gdyby się okazało, że tak nie będzie, to może warto jest pokusić się o stworzenie jakiejś ukraińskiej państwowości na terenach Galicji Wschodniej. Legion miał dotrzeć, prawda, do Lwowa, tam stanowić taką osłonę dla tych osób, które by podejmowały działania na rzecz stworzenia ukraińskiej państwowości. No ale summa summarum 17 września wkroczyła armia sowiecka, no i jak gdyby przekreśliła te marzenia ukraińskie, ale nie do końca, bo Ukraińcy czekali po prostu na moment, w którym Związek Sowiecki zewrze się z III Rzeszą i taki moment 22 czerwca nastąpi. Ale wcześniej. Poczekaj, tylko mamy element polemiczny, bo już wiem, że chcesz przejść do rządu steczki, zaraz o tym porozmawiamy, ale zwróć uwagę, że ja jednak myślę, że to było połączenie tych dwóch czynników. To znaczy, ja rozumiem, że geopolitycznie to Niemcy są odpowiednikiem dla Ukraińców Francji, w naszym geopolitycznym systemie i myśleniu tradycyjnym, prawda? Czyli państwach, z którym tam można się dogadać przeciwko Niemcom, w tym przypadku przeciwko Polsce. I w momencie, w którym Niemcy były na początku przeciwko Polsce, potem przeciwko Związkowi Sowieckiemu, czyli tym dwóm krajom, które w optyce ukraińskich nacjonalistów okupowały Ukrainę, no to siłą rzeczy to jest nasz jedyny dostępny sojusznik. A niektórzy mówią, dlaczego Ukraińcy się nie sprzymierzyli z Ameryką czy z Anglią, no bo z tego prostego powodu, że Ameryka była w sojuszu z Polską, przepraszam, czy Anglia w sojuszu z Polską i z Sowietami. No to jest oczywiście... Oba te kraje zresztą nie zmierzały. Tak, no to jest jasne, tak? Ale zobacz. Był moim zdaniem jednak też pewna mięta do III Rzeszy. Już przejdźmy do tego 1941 roku, kiedy Ukraińcy, konkretnie, bo to jeszcze trzeba dodać, że były dwie frakcje w tym OUN-ie, OUN-B Bandery i OUN-M Melnyka, kiedy banderowcy swój rząd we Lwowie w 1941 roku po wypchnięciu z niego Sowietów
no, założyli i ogłosili niepodległość Ukrainy, o czym zaraz będziemy rozmawiali, no to ten rząd, który powstaje z inspiracji Bandery, rząd steczki, na wstępie mówi, że jesteśmy de facto, no, będziemy faszystowskim państwem połączonym wieczną miłością i sympatią z Trzecią Rzeszą. To jest trochę tak jak w konstytucji PRL-u, wiesz, zapisana sojusz ze Związkiem Sowieckim. Pierwsze noty dyplomatyczne, jakie są wysłane przez ten rząd, to do Mussoliniego, Franco i przywódcy chorwackich ustaszy. No ewidentnie jest też element tej bliskości ideologicznej, no de facto faszystów już chyba ukraińskich na tym etapie, a narodowych socjalistów. A prawo jeszcze dwa słowa tego rozłamu. W 1938 roku zginął w wyniku zamachu dokonanego przez sowieckie służby specjalne pułkownik Jehlen Konowalec w Rotterdamie. Następcą jego został pułkownik Andrzej Melnik, zresztą prywatnie jego szwagier. Bandera wtedy przebywa w więzieniu, ale kiedy odzyskuje wolność w roku 1939, dochodzi do daleko idących napięć pomiędzy ludźmi skupionymi właśnie wokół Stepana Bandery, a tymi, którzy uznawali za przywódcę OUN pułkownika Andrzeja Melnyka. Banderowcy sugerują Melnykowi pozbycie się z jego otoczenia niektórych, ich zdaniem, skompromitowanych polityków. Senek, którego archiwum zostało odkryte w 1932 roku i przekazane przez władze czechosłowackie władzom polskim, zresztą korzystano z tego archiwum później przy procesie Bandery, oraz Baranowski, którego brat był agentem współpracującym z polskimi służbami specjalnymi. Oczywiście Melnyk nie wyraża zgody na to, żeby tych ludzi usunąć ze swojego otoczenia i mimo, że Bandera dociera do niego do Włoch w roku 1940, obaj panowie się nie są w stanie porozumieć i na tej kanwie dochodzi do powstania dwóch frakcji, czyli frakcji popularnie nazywanej OUN-B, banderowską, a tak naprawdę OUN-R, czyli frakcji rewolucyjnej, i frakcji OUN-M od nazwiska pułkownika Andrzeja Melnyka, ale normalnie nazywanej po prostu Organizacją Ukraińskich Nacjonalistów. I teraz w kontekście tego, co powiedziałeś o... Właśnie, rząd steczki. Tak, w kontekście rządu steczki. Oczywiście powoływanie tego rodzaju władz powodowało, że te inklinacje w kierunku faszyzmu w latach 30., jeśli chodzi o OUN, miały miejsce i trudno od tego abstrahować. Próbowano przy powołaniu tego rządu, a przecież była to, trzeba powiedzieć jasno, decyzja OUN-owska, która nie była uzgodniona w żadnym stopniu ze stroną niemiecką. Mimo że pewne uzgodnienia ukraińsko-niemieckie przed wybuchem wojny niemiecko-sowieckiej miały miejsce, bo na przykład powołanie dwóch batalionów Roland i Nachtigal, który jeden na odcinku rumuńskim, mówię o Rolandzie, i Nachtigal właśnie na odcinku południowym, znalazły się na froncie. Nachtigal wkroczył do Lwowa i osłaniał całą operację związaną z powołaniem rządu steczki. Starano się w moim przekonaniu wykorzystać pewne elementy tego ideologicznego pobratymstwa, formułując takie propagandowe koncept funkcjonowania tego rządu po to, żeby skłonić polityków niemieckich do uznania tej struktury. No ale okazało się, że żadne ideowe pobratymstwo nie jest w stanie przekonać przywódców państwa niemieckiego do zmiany koncepcji funkcjonowania władz na odbitych z rąk Sowietów terytoriach zajmowanych przez niemiecki Wehrmacht. Po prostu Hitler miał inną wizję ukształtowania tam układu, powiedzmy sobie, politycznego. Jego zdaniem miała to być po prostu czysta okupacja, a nie odtwarzanie jakichkolwiek struktur państwowych, czy to litewskich, łotewskich, estońskich, białoruskich, czy ukraińskich. Tak, no to bez wątpienia jest słuszne. To znaczy, drodzy Państwo, to było tak, że jak Niemcy zdobyli Lwów,
no to razem z nimi wszedł ten batalion Nachtigal. Pod ochroną tego batalionu ukraińskiego stworzonego przez Abwerę został ogłoszony ten akt restytucji państwa ukraińskiego przez banderowców. Na czele rządu, bo Bandera był w Krakowie, postawił swojego kolegę Jarosława Steczkę. No i Hitler rzeczywiście rozpędził, tak w cudzysłowie, ten rząd. Nie uznał tego faktu dokonanego, no bo chciał robić Lebensraum na tym terenie, eksploatować gospodarczo Ukrainę, a nie tworzyć tam jakieś niepodległe państwa. I tutaj była też ten wielki rozdźwięk między Niemcami a UN-em, który doprowadził do bardzo poważnych konsekwencji, o których zaraz powiemy, ale ja polemicznie, krótko, bo znowu mnie, wiesz, chcę z tobą dyskutować i polemizować, to nie jest tylko propaganda, Arku, to nie jest tylko propaganda, bo pamiętaj o tym, że ten rząd Steczki formuje się na przełomie czerwca i lipca 1941 roku we Lwowie w akompaniamencie krzyków po prostu zabijanych, dręczonych, bitych ludzi. Mam tu na myśli wielki pogrom we Lwowie, pogrom ludności żydowskiej, który jakby zainicjowany jest przez taką no, milicję stworzoną przez OUN lokalną. To dochodzi tam do po prostu straszliwie drastycznych scen przemocy antyżydowskiej. No w związku z tym, wiesz, no to nie jest tak, że te hasła faszystowskie OUN-u były tylko i wyłącznie próbą podlizania się Hitlerowi, no ale miały też swoje bardzo konkretne konsekwencje najpierw dla Żydów, no a potem, o czym zaraz będziemy rozmawiali, również dla naszych rodaków, dla Polaków. Tak, ale kwestia antysemityzmu, o której wspomniałeś, oczywiście odgrywała bardzo istotną rolę w działalności, szczególnie propagandowej wcześniej, organizacji ukraińskich nacjonalistów, ale nie tylko. No bo przecież jeżeli spojrzymy na różnego rodzaju inne struktury, no które ciężko jest uznać za faszystowskie, na przykład litewski LAW, który składał się, czyli Litewio Aktywistów Frontas, a więc ta struktura, która powstała pod koniec 1940 roku w Berlinie, na które czele stanął pułkownik Skierpa. Ona złożona była z ludzi od lewicy do prawicy, a elementy antysemickie tak czy owak w tym programie zostały umieszczone. To pokazuje, że w ówczesnej Europie generalnie kwestia antysemityzmu nie dotykała tylko i wyłącznie, choć w największym stopniu, ugrupowań faszystowskich, faszyzujących, narodowo-radykalnych, ale rozlewała się znacznie, znacznie szerzej. Nawet już, bym powiedział, schodziła do poziomu ugrupowań o charakterze centrowym. No dobrze, ale masz konserwatywnym. Ale wiesz, masz dokumenty. Oni mają, wiesz, w tych wszystkich swoich dokumentach założycielskich tego rządu po prostu wprost powiedziane, że ta Ukraina będzie bez Żydów, nie? I jednocześnie no tak, Żydzi są bici, zabijani, upokarzani, jakieś straszne podłości tam się dzieją, no wiesz, no. Dokładnie. Nie można tego oderwać od ideologii OUN. Nie, ja nie chcę, broń Boże, oderywać tego od ideologii OUN, tylko chcę pokazać, że ówczesna Europa, ta przedwojenna również, no na przykład jeżeli weźmiemy rząd węgierski, przecież władze węgierskie przed wojną formułowane były przez regenta Miklosza Hortiego, człowieka, którego trudno podejrzewać o jakieś faszystowskie inklinacje. Ferenc Szolasi, lider partii tamtejszej faszystowskiej, siedział w więzieniu, ale tamtejsze elity węgierskie i powoływani premierzy no, podejmowali działania związane z ustanowieniem pewnych aktów o charakterze uderzającym w społeczność żydowską, o charakterze antysemickim. Tak samo robił konserwatywny rząd państwa francuskiego pod przewodnictwem szefa państwa, marszałka Filipa Petain. Że jednak ta kwestia dotycząca antysemityzmu była szersza i nie dotykała tylko i wyłącznie ugrupowań tych narodowo-radykalnych i stricte faszystowskich. Czyli Niemcy nie zgodzili się na powołanie rządu Steczki, został on rozpędzony, zlikwidowany i co się stało z Banderą? Jakie były konsekwencje dla Bandery w lipcu 1941 roku? Jemu zabroniono w ogóle udać się na terytoria odbite z rąk sowieckich przez niemiecki Wehrmacht, a więc nie mógł pojawić się we Lwowie. Po ogłoszeniu aktu restytucji
niepodległości państwa ukraińskiego. Bandera został 5 lipca wezwany na rozmowę do Ernesta Kunta, który w imieniu władz niemieckich zaproponował mu wycofanie się z tego aktu, wskazując na to, że Rzesza Niemiecka nie była poinformowana o tym, że Ukraińcy ogłoszą powstanie rządu Jarosława Steczki. Nie była poinformowana o tym, że będzie powstawała samostyjna Ukraina, a w ogóle prerogatywy dotyczące przyszłości Ukrainy leżą w rękach kanclerza Adolfa Hitlera i to on ostatecznie postanowi, co się z niepodległą Ukrainą stanie. Oczywiście Stepan Bandera nie chciał wycofać się z tego aktu, no i w rezultacie został skierowany, deportowany do Berlina. Tam przebywał w areszcie domowym, ale mógł swobodnie poruszać się po mieście, nie mógł opuszczać oczywiście tego miasta. No i tak było do 15 września roku 1941. Wtedy na rozkaz szefa Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, a więc RSHA, SS Obergruppenführera Reinharda Heydricha, niemieckie służby specjalne, a więc niemiecka policja bezpieczeństwa, rozpoczęła akcję masowych aresztowań przywódców OUN-R i na terenie Niemiec, i na terenie okupowanych obszarów ukraińskich. Wówczas Stepan Bandera trafił do więzienia zresztą trafił Jarosław Steczko, a więc niedoszły premier państwa ukraińskiego i wielu innych przywódców. Część z nich została deportowana później w roku 1942, między innymi dwóch braci, Aleksander i Wasyl Stepana Bandery do KL Auschwitz, a sam Bandera z tego więzienia został skierowany do KL Sachsenhausen i tam przebywał do roku 1944, do 28 września 1944 roku w tak zwanym ośrodku Zellenbau, czyli to był taki obszar w KL Sachsenhausen dla więźniów uprzywilejowanych. No właśnie, i tutaj docieramy do jakby sedna problemu i najważniejszego pytania, jakie sobie wszyscy zadają związanego z Banderą. Ale zacznijmy może od tego, że Bandera, co oznacza, że to było dla więźniów uprzywilejowanych? Gdybyś mógł dosłownie w trzech słowach powiedzieć, jak rozumiem, to były takie bardziej wczasy niż obóz koncentracyjny, tak? No, po prostu cele były otwarte, mogli wychodzić, nie musieli pracować, nie posiadali tych ubiorów obozowych, czyli pasiaków, spożywali lepsze posiłki, tak dalej, tak dalej. No, od roku 1943 tam obok Stepana Bandery w tymże Zellenbau pojawił się też generał Stefan Rowecki. Mhm. Grodz aresztowany. Tak, i potem zamordowano, to ważne, a Banderę zwolniono, to też taka ciekawa historia, ale do czego zmierzam, to znaczy kluczowa sprawa, jaka jest, jaka od razu się rzuca w oczy, to jest taka, że Bandera siedział od 1941 do 1944 roku. Dodajmy ważną rzecz, że dzisiaj bardzo często apologeci Bandery, historycy ukraińscy mówią, patrzcie, on siedział w obozie koncentracyjnym niemieckim i to dobrze, że powiedziałeś, że to siedzenie wyglądało inaczej niż sobie to wyobraża pewnie większość widzów, słuchaczy, kiedy słyszy, że ktoś siedział w obozie, nie? No to jednak były uprzywilejowany więzień, ale teraz kluczowa sprawa, to znaczy siedział od 1941 do 1944, do ludobójstwa Polaków na Wołyniu doszło w roku 1943, zaczęło się w lutym, apogeum w lipcu 1943 roku, potem się to przelało na teren Galicji Wschodniej, no i oczywiście najważniejsze pytanie, które ci dzisiaj muszę zadać i to jest no by clue całego sporu o Banderę, bo przecież nie ta działalność w latach 30., to jest jakby no skala odpowiedzialności Bandery za ludobójstwo Polaków. I zacznijmy może od początku. Czy wierzysz w taką możliwość, że Bandera no w ogóle wydał ten rozkaz w jakimiś tajnymi kanałami? Wiemy, że odwiedzała go żona, przez którą utrzymywał kontakt z organizacją. Czy myślisz, że Bandera mógł odgrywać tutaj rolę inspirującą, kierowniczą w ludobójstwie Polaków?
Nie, absolutnie jest to niemożliwe. Bandera, znajdując się w Zelenbau, w KS Sachsenhausen, był jednak odcięty od świata. Spotkania z żoną, jeśli one rzeczywiście miały miejsce, zdarzały się niezbyt często, a więc możliwość stałego jak gdyby kontaktu i przekazywania informacji do ówczesnych gremiów kierowniczych OUN było absolutnie niemożliwe. Tam był jedyny Grips, który jeszcze chyba z czasów pobytu jego w więzieniu w Berlinie został przekazany. Ostatecznie trafił do rąk pełniącego obowiązki szefa OUN-R Mykoły Webeda, aby nie podejmować działań antyniemieckich, nie tworzyć żadnych formacji partyzanckich, próbować porozumieć się z Niemcami i przywrócić dawne relacje. To oczywiście było niemożliwe, chociaż OUN prowadziła tą działalność antyniemiecką do 1943 roku bardziej tylko na poziomie propagandowym, ale Niemcy do odmiany oczywiście przeciwko OUN nie prowadzili tylko i wyłącznie działalności propagandowej, bo od roku 1941 miały miejsce systematyczne egzekucje na całym obszarze okupowanym działaczy OUN dokonywanych przez niemiecką Policję Bezpieczeństwa. Zresztą ofiarami tych egzekucji padali również melnykowcy. Natomiast absolutnie nie wierzę i nie mam żadnych dowodów wskazujących na to, aby Stepan Bandera wydał jakikolwiek rozkaz dotyczący przeprowadzenia akcji depolonizacyjnej na terytorium Wołynia, a później Galicji Wschodniej. Natomiast są znane osoby, które stanowiły kierownicze gremia OUN-R, czy potem OUN-SD, bo potem ta frakcja zaczęła się nazywać frakcją samostyjników, dzierżawników, czyli niepodległościowców, państwowców. I to był Dymytro Klaczkiwski na Wołyniu. Byłem sam. A więc prowodnik organizacji i dowódca UPA na Wołyniu, a później był to Roman Szuchewicz, komendant główny ukraińskiej powstańczej armii, i to on wydał dyspozycję przeprowadzenia podobnej jak na Wołyniu akcji na terenie Galicji Wschodniej. Próba oskarżania Bandery tutaj o odpowiedzialność za to, co stało się na Wołyniu, jest w moim przekonaniu niedopuszczalną manipulacją. Żaden z historyków nie powinien absolutnie akceptować tego rodzaju sugestii, bo nie ma żadnych źródeł, które by na to wskazywały. Dobrze, to ja teraz znowu polemicznie, to znaczy, z czym się zgadzam? Zgadzam się, że najgorszą, najkoszmarniejszą rolę w tym wszystkim odegrał Kuym Sawur, który był szefem struktur nacjonalistycznych na Wołyniu. On rozpoczął tą czystkę etniczną, to ludobójstwo na Wołyniu. Potem Szuchewicz. No i jakby to jest tych dwóch najgorszych tutaj szwajerc charakterów, bo Szuchewicz to zaakceptował i przeniósł na teren Galicji. I jest po prostu skandalem to, że na Ukrainie obaj panowie mają ulice swojego imienia, pomniki i tam Bóg wie jeszcze co. Natomiast jeżeli chodzi o Banderę, to moim zdaniem on tak łatwy sposób się z tej odpowiedzialności jednak nie może, ta postać historyczna, wymigać. To znaczy, zgoda, że facet siedział wtedy w obozie koncentracyjnym niemieckim, zgoda, że nie ma żadnych kwitów, które pokazują, Bandera mówi tam, proszę wymordować Polaków. Natomiast słuchaj, on był szefem tej całej frakcji ONB, on był twórcą tej ideologii. Ci ludzie nazywali się w ogóle banderowcami, w związku z tym jako taki ponosi odpowiedzialność za to, co robili jego wyznawcy, ludzie, którzy uważali go za wodza. No w końcu, wiesz, nie na zasadzie sprawczości takiej, że proszę zrobić to i to, no ale jednak, moralna to złe słowo, nie ma czegoś takiego odpowiedzialność moralna, ale ideowa, polityczna, no chyba coś takiego, dopuszczasz chyba taką kategorię, nie? No nie, w moim przekonaniu to jest rzecz niedopuszczalna, żeby tego rodzaju oskarżenia formułować. No, po pierwsze tak, gdybyśmy uznali, że działamy na bazie wyznawania tych samych wartości, no tak się akurat składa, że wyznajemy te same wartości konserwatywne. Ja trafiłbym do obozu koncentracyjnego, a ty podjąłbyś na kanwie tych wartości pewne decyzje. Oczywiście te wartości mogą być realizowane przez różne decyzje.
Po pierwsze, Bandera na pewno nie był twórcą ideologii, jak wspomniałeś. Był nią Dymytro Dąców, ale Dąców poza kwestią czystości narodowej państwa ukraińskiego nie formułował konceptu, że wszystkie inne mniejszości należy wymordować, czy akurat wszystkie inne nie, ale bo UPA mordowała tylko i wyłącznie praktycznie Polaków. No i później w pewnej mierze tych, którzy uratowali się z Holokaustu, a więc Żydów. No jednak odpowiedzialność moja, kiedy przebywałbym w zamknięciu, w więzieniu, w obozie koncentracyjnym, w moim przekonaniu byłaby żadna. Odpowiedzialność ponosiłbyś tylko i wyłącznie ty, nie dlatego, że wyznawaliśmy tą samą ideologię, ale dlatego, że podjąłeś taką, a nie inną decyzję. No to decyzja jest zasadniczą kwestią. Przecież ta decyzja była podjęta w moim przekonaniu nie na kanwie, wbrew temu, co się próbuje mówić, ideologicznej, bo tą samą ideologią kierowała się organizacja ukraińskich nacjonalistów Andrzeja Melnyka, a jednak nie sformułowano takiego konceptu w strukturach melnykowskich odnośnie przeprowadzenia czystki etnicznej na terenie Ukrainy. Poczekaj. Mówisz, że czyn jest kluczowy. Czyn jest kluczowy, dlatego mówię, że Kłym Sawur jest głównym tutaj czarnym charakterem, ale czyn zostaje podjęty pod wpływem pewnej ideologii, nie tylko warunków, wiesz, zewnętrznych. I gdybyś ty był szefem tej organizacji, w której ja bym był, no to sytuacja byłaby inna. No ideologia była taka, że ideologia zakładała Ukrainę, wiesz, czystą jak łza, pozbawioną tych mniejszości. Mówisz, że Dąców, ale był tam jeszcze taki jeden facet, jak zresztą się nazywał, Grzegorz Motyka, profesor Motyka o tym pisał w swojej książce Wołyń 43, taki, który... Łękawski? Autor dekalogu? Nie, ten, którego zastrzelili na Węgrzech. Kołodziński. On już w latach 30. stworzył taką koncepcję, a był to jeden z głównych działaczy OUN, że właśnie pod takim kamuflażem rebelii chłopskiej wywoła się wielko antypolskie powstanie, którego treścią będzie wyrzynanie Polaków i wyrzucenie ich z ziem, które ukraińscy nacjonaliści uważali za własne. W związku z tym, wiesz, no, Bandera siedzi, ale jego zdolni uczniowie, w cudzysłowie, wprowadzają, zamieniają jego słowa w czyn. Nie czujesz, że... bo wiesz, bo zaraz doprowadzi nas to do takiej sytuacji, jak to, że Hitler nie ponosi odpowiedzialności za Holokaust, bo nie ma żadnego kwitu. Jednak różnica pomiędzy osobą przebywającą w więzieniu, czy w obozie koncentracyjnym, a osobą, która podejmuje pewne decyzje, bo jest szefem struktury państwowej, no istnieje. I to różnica w moim przekonaniu daleko idąca. Być może Bandera, stojąc na czele OUN w roku 43 i Ukraińskiej Powstańczej Armii, nie wiem, czy wyraziłby zgodę na powstanie UPA i podjęcie powstania antyniemieckiego, bo trzeba pamiętać o tym, że oni jednak podejmowali także działania antyniemieckie, czy nie. Ale jest faktem, że nie on tą decyzję podjął. A w kontekście tego Kołodzińskiego, o którym mówiłeś, to jest bardzo ciekawy wątek. Bo przecież Bandera stoi na czele struktur OUNB w lecie 41 roku, kiedy te struktury w ramach grup pochodnych wkraczają na terytorium okupowane przez Sowietów, którzy są wypychani przez Wehrmacht. I czy tam dochodzi, kiedy Bandera stoi na czele tych struktur, właśnie do realizacji tego scenariusza Kołodzińskiego? Czy tam dochodzi do realizacji konceptu, który miał miejsce, depolonizacyjnego, który miejsce miał na Wołyniu za czasów Klaczkiewskiego? No oczywiście, mają miejsce pewne incydentalne mordy, ale przecież o niebotycznie mniejszej skali. Więc okazuje się, że ten człowiek, który stoi na czele tej struktury, no jednak nie podejmuje takich działań, nie wydaje takich dyspozycji, nie wydaje takich rozkazów. To oczywiście w moim przekonaniu każe mi postawić znak zapytania, czy w roku 43 takowe rozkazy zostałyby przez niego wydane, gdyby przebywał na wolności i kierował tymi strukturami. Dobrze, Arek, to inny argument. W 41 do tego jednak mimo wszystko nie doszło. To inny argument. Kilkaset ofiar polskich, olbrzymia ilość żydowskich, oczywiście,
To jest fakt, no ale to jest nieporównywalne z tymi kilkudziesięcioma tysiącami, 40 tysiącami zabitych na Wołyniu w latach 43-44. Dobrze, inny argument. Bandera w 44 roku, Niemcy go wypuszczają z więzienia, dożył chyba lat 50. z tego co pamiętam, zanim go sowiecki zamachowiec w Monachium na emigracji zabił, no to miał kilkanaście lat na to, żeby się w jakiś sposób odnieść do ludobójstwa Polaków na Wołyniu. Nie słyszałem, żeby potępił to, więc rozumiem, że dał jakąś swoją milczącą zgodę na to. Chyba aprobował to, nie? Czy to nie jest... Ależ Piotrze, w polityce, jak mają się przyznać do czegoś, co osłabia ich strukturę polityczną, do jakichś win własnego narodu, raczej tego nie czynią zbyt chętnie. Zobaczmy, co się dzieje na kanwie, na polskim podwórku, kiedy ma jakiś polityk wypowiedzieć negatywną ocenę dotyczącą dowódcy, który popełnił, polskiego dowódcy oczywiście, który popełnił jakąś zbrodnię. Naprawdę długi czas upływa, a my mówimy o politykach demokratycznych, którzy działają pod presją opinii publicznej itd., itd. Bandera stał na czele potem już tylko i wyłącznie jednej frakcji OUN, musiałby potępić tak naprawdę grono swoich najbliższych współpracowników. Oni potem oczywiście się stali jego politycznymi przeciwnikami, ale no z tego terenu Ukrainy napłynęła dość liczna rzesza ludzi, którzy w taki czy inny sposób w tą akcję antypolską rzecz jasna byli zaangażowani. W czasie zimnej wojny miałby przedstawić swój ruch jako ruch zaangażowany w masakrę polskiej ludności cywilnej. Jakby to zostało odebrane na Zachodzie, jakby to wpłynęło na kontakty z zachodnimi służbami specjalnymi. No akurat Amerykanie go nie bardzo pozytywnie postrzegali, ale czy z Brytyjczykami, czy z Włochami, czy potem z niemiecką służbą BND, w moim przekonaniu wykonanie takiego gestu w czasach zimnej wojny było jakimś kompletnie z punktu widzenia oczywiście politycznego irracjonalne i absurdalne. Nie mam absolutnie żadnych wątpliwości, że żaden przywódca w tamtym czasie takiego gestu by nie dokonał. A tak jak mówię, dzisiaj żyjemy w demokratycznych czasach. I jaki jest problem z tym, żeby przyznać się do tego, że członkowie nie wiem, narodu polskiego dokonali tam czy gdzieś indziej jakichś zbrodni. Wydaje mi się, że paralel pojawia się bardzo często w tych polemikach. Nawet ja wczoraj obserwowałem polskie dyskusje na temat Bandery. Bardzo często pojawiał się taki argument właśnie, który ty zasygnalizowałeś, no że jakby polscy żołnierze wyklęci przede wszystkim, polskie podziemie niepodległościowe po wojnie też ma dużo za uszami. I polscy politycy nabierają wody w usta. Natomiast jest jedna zasadnicza różnica, wiesz, w tym zestawieniu, to znaczy, ja tak sobie liczę, no książkę o tym napisałem, no to tak, no to takie te zbrodnie największe polskiego podziemia powojennego na ludności cywilnej, czy białoruskiej, czy ukraińskiej, no to tam nie przekraczały, największa to tam 360 osób, mam na myśli Pawło Komę, a to było po 100 osób, po 80, niczym nie ujmując oczywiście gigantycznej tragedii tego i to jest, były straszne zbrodnie, które należy potępić, no to w przypadku ludobójstwa Polaków na Wołyniu mamy do czynienia ze 100 tysiącami ofiar, kobiet, dzieci, wiesz, systematycznej eksterminacji na olbrzymim terenie, jakim jest Wołyń i Galicja. Wydaje mi się, że to no, trudno zestawiać ze sobą te dwa, albo przynajmniej zrównywać te dwa zjawiska. Nie, ja broń Boże, jeśli chodzi o skalę, nie dokonuję takiego zrównania, bo po pierwsze, wbrew temu, co powiedziałeś, olbrzymia skala ofiar cywilnych ukraińskich padła z rąk nie podziemia antykomunistycznego, a podziemia okupacyjnego, wojennego, podziemia związanego ze strukturami Armii Krajowej i batalionów chłopskich, szczególnie na Lubelszczyźnie. To tak jak gdyby po pierwsze, ale... Ale masz na myśli Sachryn, zaczynasz... tak? Proszę? Masz na myśli Sachryn. Tak, tak. Sachryn, Czychowice, Łasków, tam kilkadziesiąt wsi zostało spalonych i wymordowano parę tysięcy ludzi. Kiedy to sumujesz, to oczywiście nie da ci liczby
no powiedzmy sobie, czy 80, tak jak ja oceniam, czy 100 tysięcy ofiar na terenie Wołynia i Galicji, no ale da ci kilkanaście tysięcy. No i pytanie jest oczywiście, mówię o sumarycznej ilości ofiar cywilnych ukraińskich, które padły z rąk podziemia wojennego i powojennego. Mówię o polskim podziemiu, nie mówię o władzach komunistycznych, bo zbrodnie komunistyczne to jest zupełnie inna historia. One są nieporównywalnie mniejsze, to prawda, ale przepraszam, od jakiej skali już się przeprosiny liczą? Z ust polityka od 100 tysięcy się liczą, a za, nie wiem, 15 tysięcy ofiar ukraińskich to już przeprosin być nie musi, bo to za mała jest skala w stosunku do Polski. Kto taką skalę ustalił, kto taką liczbę ustalił, ja nie znam. Czyli znaczy, chodzi o mechanizm. Proszę? I chodzi o mechanizm. Tak, tak. No jeżeli mamy coś na sumieniu i żądamy przeprosin od strony ukraińskiej, to jednocześnie sami jesteśmy gotowi na wykonanie takiego gestu. A jeśli nie, no to nie żądamy i w ogóle ja zresztą uważam, że jak gdyby angażowanie polityków się w kwestie dyskusji historycznej jest nad wyraz szkodliwe. I lepiej, żeby te sprawy pozostawić historykom, którzy znają detale, szczegóły, którzy ze sobą dyskutują twórczo. Natomiast te wszystkie dywagacje polityczne są jakby nacechowane niechęcią obiektywnego spojrzenia na tą historię, która miała miejsce, ale no, wykorzystaniem tego do, nie wiem, podtrzymania w przyszłości chęci pewnej części elektoratu, który w sytuacji trudnej w wyborach odda na takie, a nie inne ugrupowanie swoje głosy. Także no, to tutaj motywacje są dla mnie zupełnie wątpliwe. Marek, oczywiście, to politycy zawsze to robili i będą to robić, ale mówię, jaki jest mój pogląd w tej materii. To jest to, co ja zwalczam, czyli polityka historyczna, czyli wiadomo, o co chodzi, propaganda. Ale tym sposobem przechodzimy już do ostatniego pytania, które chciałem ci zadać, już bieżące, bośmy się o tej historii nagadali, popolemizowali, podyskutowali. Natomiast no jest teraz bardzo konkretny polityczny aspekt tej dyskusji, o której cię dzisiaj zaprosiłem, to znaczy 1 stycznia w 114. rocznicę urodzin Bandery były we Lwowie uroczystości. Parlament ukraiński pokazał tweeta, na którym z tego co pamiętam był generał Załużny na tle Bandery, tam z jakimiś pozytywnymi słowami o Banderze. To wywołało olbrzymie emocje w Polsce. Premier Morawiecki nawet się do tego odniósł i stwierdził tam coś w stylu, że będzie ostro rozmawiał na ten temat ze swoim odpowiednikiem w Kijowie. Przedstawiciele różnych innych partii politycznych, również chyba PSL-u między innymi. I ta historia, no, czy tego chcemy czy nie, stała się elementem stosunków polsko-ukraińskich. Ja mam takie wrażenie, że to jest właśnie jedyna rzecz, która teraz dzieli nas i wiesz, Bandera jest po prostu symbolem tego wszystkiego. Jak ja zobaczyłem te zdjęcia, wiesz, Bandera, czerwono-czarne sztandary, te całe obchody, no czy nie poczułeś czegoś takiego, kurczę, że my tak bardzo pomagamy Ukrainie, oddajemy kraby, oddajemy nasz sprzęt wojskowy i to tak jest jakiś jednak taki zgrzyt, kurczę, że czy brak delikatności ze strony ukraińskiej, bo czy tobie się, czy nam się to podoba, czy nie, czy im się to podoba, czy nie, no to Bandera jest symbolem ludobójstwa Polaków na Ukrainie jako szef ONU i UPA. No w moim przekonaniu jest tym symbolem zupełnie niesłusznie. Nie jestem w stanie przejść do porządku dziennego nad faktami i nad tym, jaki jest, że tak powiem, pogląd ogółu polskiego społeczeństwa, jeśli chodzi o no, takie, a nie inne widzenie Stepana Bandery. Natomiast no, uważam, że każdy naród ma prawo do tego, aby swoich polityków, przywódców upamiętniać, fetować. Ja sam nie daję sobie możliwości do tego, żeby oceniać fakt
uznawania za bohatera takiego czy innego przywódcy ukraińskiego, ani przywódcom ukraińskim również nie daje takiej możliwości, aby oceniali polskich przywódców politycznych. No przecież Ukraińcy też mogą powiedzieć: słuchajcie, dziękujemy wam za współpracę, za to, że przekazujecie nam tyle uzbrojenia, pomagacie nam i tak dalej. No ale kurczę, Józef Piłsudski był człowiekiem, który zlikwidował Zachodnią Ukraińską Republikę Ludową, naszą państwowość. Oczywiście to nie jest twarz, że tak powiem, ludobójcy, tak jak w przypadku Bandery, którego się w moim przekonaniu niesłusznie, powtarzam, niesłusznie oskarża o jakikolwiek udział w tym, że ludobójczym procederze z Wołynia i Galicji Wschodniej. No ale jednak ten człowiek zniszczył naszą państwowość. Wy go fetujecie jako bohatera. No, to nie uważacie, że to coś jest niestosownego w tej materii, jeśli chodzi o stosunki polsko-ukraińskie? No tak, chciał stworzyć Ukrainę naddnieprzańską, ale za cenę zmuszenia Petlury do zrzeczenia się, prawda, Wołynia i Galicji Wschodniej. No mówię, jeżeli zaczniemy wchodzić w kwestie historyczne i historia zacznie dla nas być punktem odniesienia w stosunkach polsko-ukraińskich, to my naprawdę zbyt daleko nie zajdziemy. Natomiast oczywiście Ukraińcy muszą przepracować swoją historię. Nie mają możliwości odwoływania się do kogoś innego, jak tylko Stepan Bandera, który walczył o niepodległe państwo ukraińskie, ale i Ukraińska Powstańcza Armia, która była odpowiedzialna przecież na tych terenach za tą masową akcję mordowania polskich cywili. To były jedyne struktury niepodległościowe, które walczyły, no poza oczywiście niewielką grupą bulbowską, prawda, Maksyma Borowca, które walczyły o samostyjną Ukrainę. I oni oczywiście muszą przepracować to też u siebie i muszą zrozumieć, że oprócz walki z Sowietami, oprócz walki z Sowietami oczywiście po rozpoczęciu sowieckiej okupacji w 1945 roku, oprócz, ale także z sowiecką partyzantką 1943, oprócz walki z Niemcami od 1943 do 1944 roku, oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii tam na Wołyniu i na terytorium Galicji Wschodniej dopuściły się olbrzymich zbrodni na polskiej ludności cywilnej. To oczywiście musi dotrzeć i do polityków ukraińskich, i do ukraińskich historyków, żeby przestali konfabulować, przestali opowiadać, że to była reakcja za to, co się działo, prawda, na Chełmszczyźnie. Na Chełmszczyźnie akurat praktycznie zdarzenia postępowały, można powiedzieć, równolegle, choć tu stroną atakującą było polskie podziemie. Ale są za to odpowiedzialni i tą historię muszą przepracować. Ale nie wymagajmy od Ukraińców, żeby odrzucili z tego powodu, że UPA mordowała Polaków, odwoływanie się do tradycji Ukraińskiej Powstańczej Armii, bo wtedy zostanie im tradycja Armii Czerwonej i NKWD i wątpię, żeby chcieli do tego rodzaju tradycji się odwoływać. Dobrze, to ja ci powiem, jakie jest moje stanowisko. Znaczy oczywiście mam w ogóle nadzieję, że ta wojna przysporzy Ukrainie nowych bohaterów. I mam nadzieję, że zblednie ten kult Owen UPA. Natomiast ja chcę ci powiedzieć tak, że już palszeć tego Banderę. Natomiast jak ja widzę jednak te czarno-czerwone sztandary, które łopoczą na tych wszystkich uroczystościach, jak często je widzę w przestrzeni publicznej na Ukrainie, no to jednak wzbudza we mnie to opór. Nie chcę oczywiście Ukraińcom dyktować tego, kogo sobie tam mogą, to jest dziecinne, no tak, kogo sobie tam mogą stawiać na piedestale, ale po prostu jako Polak, wiesz, no jak widzę te barwy, to nie kojarzą mi się z walką z sowiecką partyzantką po wojnie UPA, tylko właśnie z gehenną naszych rodaków. No. I być może to jest po prostu stanowiska, które są kompletnie, wiesz, tak przeciwstawne, że my się nigdy nie dogadamy. Nie? I problem polega na tym, i zgadzam się, jeszcze tylko skończę, wiesz, to co ty powiedziałeś, znaczy, że problem z nimi jest taki, że oni... To jest kwestia polityki historycznej, być może edukacji, jakim poddawani są młode pokolenia Ukraińców, że oni zamiatają pod dywan po prostu tą czarną
część działalności UPA, czyli mordowanie Polaków, a pokazują tylko tą chwalebną w postaci zabijania walki z Sowietami. Być może to przyjdzie czas na to, żeby oni tą swoją historię w jakiś spokojny sposób w przyszłości, wiesz, przepracowali. I ostatnie słowo ode mnie to jest takie, wiesz, że ja mam ogólnie rzecz biorąc takie spojrzenie, no że jakby Polska wspiera Ukrainę, dlatego że w naszym interesie jest to, żeby Ukraina zatrzymała marsz Rosji na zachód, prawda? A nie dlatego, i to nie musi być małżeństwo koniecznie z miłości, tylko jest po prostu z rozsądku, nie? Więc przy wszystkich tych... W polityce, Piotrze, nie ma małżeństw z miłości, na ogół są małżeństwa z rozsądku, bo każdy kraj, który pomaga innemu, kieruje się własnymi interesami. Naszym interesem jest to, żebyśmy nie graniczyli z państwem rosyjskim, no bo może nastąpić moment roku 39, że tak sobie wydłużymy granicę z ewentualnym podmiotem geopolitycznym, który nas zaatakuje, że będziemy mieli problem z obroną tej granicy. Więc obyśmy nigdy nie próbowali położyć na szali naszych interesów geopolitycznych, naszych interesów narodowych, z zmuszeniem Ukraińców do tego, żeby za cenę pomocy polskiej przestali hołdować tradycji ukraińskiej powstańczej armii czy Stepana Bandery, co tak jak mówię, w przypadku Stepana Bandery to już uważam takie żądanie w ogóle za absurdalne i niedorzeczne. Ale dla mnie jeszcze, powiem Ci, UPA kojarzy się nie tylko z tą formacją, która dokonywała rzezi Wołynia i Galicji, bo jednak były epizody po 1945 roku na Lubelszczyźnie naszej współpracy. Było porozumienie z 21 maja 1945 roku podpisane w przysiłku Żar, gdzie kapitan Marian Gołębiewski, ówczesny szef obwodu chrubieszowskiego, a potem inspektoratu zamojskiego, inspektor podpisywał z Jurijem Łopatyńskim, szejkiem, wysłannikiem UHWR-u, czyli Głównej Ukraińskiej Rady Wyzwoleńczej, właśnie takie porozumienie o współpracy i zakończeniu walk. Efektem potem, rok później prawie, była wspólna akcja 27 na 28 maja 1946 roku na Chrubieszów, prawda, sotni dowodzonych z taktycznego odcinka Danyliw z polskimi oddziałami WIN. Więc są takie drobne epizody, oczywiście one nie przesłaniają i nie mogą przesłonić tej zbrodniczej działalności Ukraińskiej Powstańczej Armii, ale te epizody też pokazują, że były jakieś tam światełka w tunelu wspólnej współpracy pomiędzy polskim podziemiem a Ukraińską Powstańczą Armią. No tak, ja uśmiechałem się, jak to mówiłeś, bo jestem pełen podziwu zawsze dla twojej szczegółowości, twojej wiedzy i szczegółów, które przytaczasz w naszych rozmowach, ale zgoda, że to była oczywiście kwestia marginalna. Arku, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Trochę się pospieraliśmy o Banderę, ale myślę, że kluczowe jest to, że nasi widzowie historii realnej mogą się z tej rozmowy dowiedzieć, kim był ten człowiek, jak działał i dlaczego jest teraz taki wielki spór między Polską a Ukrainą o szefa OUN. Bardzo ci dziękuję jeszcze raz za rozmowę. Dziękuję również. Państwu dziękuję za obejrzenie tej rozmowy, która momentami była gorąca. Dziękuję za wspieranie historii realnej na Patronite i na YouTubie. Kciuk dla widzów. historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, kubki, koszulki Red i Zbet i moje książki, między innymi bardzo, bardzo w temacie książka Ukraińcy. O tych sprawach, o których dzisiaj sobie dyskutowaliśmy z Arkadiuszem Karłowiakiem, tam znacznie, znacznie więcej. Kciuki dla naszych przyjaciół. Pierwszy dla Fundacji Zarys, która całymi ciężarówkami wysyła pomoc medyczną na Ukrainę. Drugi dla Biblioteki Cyfrowej Legimi, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy. Trzeci dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. I last but not least Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach.